Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, witam wszem wobec, wita kapitan Lisowski dziś, 11 grudnia 2022 minęła godzina 19. Szanowni Państwo, witam na kapitalnym przeglądzie informacyjnym numer 4 za rok 2022. Polska nie płaci kar, więc Bruksela sama regularnie praktycznie co miesiąc potrąca je ze środków unijnych przeznaczonych dla naszego kraju. Tym razem robi to po raz ósmy. W ten sposób straciliśmy już od 3 listopada ubiegłego roku, gdy Komisja Europejska zaczęła naliczać te kary 300 milionów euro, czyli prawie 1,5 miliarda złotych za 300 dni. Jednak na liczniku kar jest o wiele więcej. Każdego dnia Komisja Europejska nalicza kolejny milion euro. Dzisiaj na liczniku jest już 400 milionów euro, czyli ponad 1,8 miliarda złotych. Przypomnijmy latem 2021 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego postanowienia w końcu października zeszłego roku CUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 miliona euro dziennie. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk od miesiąca, na razie bezskutecznie, zabiega w Komisji Europejskiej o zaprzestanie naliczania tych kar i odblokowanie KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy. Minister uzasadnia, że od 15 lipca obowiązuje nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną. Komisja Europejska uważa natomiast, że nowa ustawa nie spełnia wszystkich wymogów orzeczenia, na przykład nie likwiduje skutków decyzji tej Izby. I odsyła polskie władze do CUE, kompetentnego organu w tej sprawie. Rzecz przesympatyczna. Grupa 165 mieszkańców wsi Olmen w prowincji Antwerpia na północy Belgii wpłaciło porówno do puli, aby kupić losy w lokalnym kiosku. Społeczność wygrała 143 miliony euro w loterii Euromillions, poinformował serwis BBC. Tym samym każdy ze szczęśliwców otrzyma po 868 tysięcy euro, przekazała Belgijska Loteria Narodowa. Jej rzeczniczka Joke Vermeer powiedziała, że grupowe sukcesy nie są rzadkością w Belgii, ale mieszkańcy Olmen mogą się poszczycić najwyższą wygraną grupową w historii belgijskich zakładów. Vermeer uznała wygraną na loterii za najwyższy, a raczej najlepszy świąteczny prezent. Właściciel kiosku, w którym kupiono losy, powiedział w wywiadzie radiowym, że musiał powtarzać wiadomość o wygranej 5 czy 6 razy, bo jego klienci nie mogli w to uwierzyć. Loteria Euromillions jest organizowana w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu. Ministerstwo Obrony Słowacji stało się w piątek celem cyberataku. Najprawdopodobniej z powodu tego incydentu Przestała działać strona resortu. Zdaniem jego szefa Jarosława Nada za atakiem stała rosyjska grupa hakerów. Nad potwierdził też, że na Ukrainie została zniszczona jedna z ośmiu dostarczonych przez Słowację samobieżnych kołowych Haubico armat Zuzana II. Nad powiedział, że atak jest reakcją na czwartkową wizytę w Kijowie, który minister odwiedził wraz z szefem dyplomacji Rastislawem Kaczerem i ministrem gospodarki Karelem Hirmanem. Minister wyraził pogląd, że była to zemsta za wyjazd na Ukrainę. Podobna do cyberataku na Parlament Europejski, który znał, uznał władze Rosji za wspierające terroryzm. Trójka słowackich ministrów zapowiedziała podczas wizyty w Kijowie dalszą pomoc wojskową i humanitarną dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Po powrocie do kraju minister Nad potwierdził dziennikarzom, że w Ukrainie została zniszczona jedna z ośmiu. Według szefa resortu, który powołał się na informacje od swojego ukraińskiego kolegi Oleksija Reznikowa, dostarczone wcześniej przez Bratysławę na Ukrainę systemy przeciwlotnicze S-300 funkcjonują bez problemów. Tymczasem 23 listopada rzecznik Parlamentu Europejskiego Jean Ducz poinformował, że instytucja padła ofiarą cyberataku. Podkreślał, że do cyberataku na stronę internetową instytucji doszło kilka godzin po tym, jak parlamentarzyści przyjęli rezolucję uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm. Cytując: Dostępność strony Parlamentu Europejskiego jest ograniczona ze względu na wysoki poziom ruchu z sieci zewnętrznej. Ruch ten jest powiązany z atakiem DDoS. Zespoły Parlamentu Europejskiego pracują nad jak najszybszym rozwiązaniem tego problemu, poinformował wówczas Dutch na Twitterze. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola napisała na Twitterze, że do ataku przyznała się prokremlowska grupa hakerów. Parlament Europejski jest celem wyrafinowanego cyberataku. Do odpowiedzialności, jak już wskazałem, przyznała się grupa prokremlowska, co nikogo nie zastanawia. Poza tym, że równie dobrze mogli to być etatowi pracownicy jednego z rosyjskich ministerstw. Nasi eksperci IT, zdaniem Metzoli, Walczą z nimi i chronią nasze systemy. To stało się po tym, gdy podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, jeżeli chodzi o status Rosji względem terroryzmu. DDoS to Distributed Denial of Service to rodzaj ataku hakerskiego, który może paraliżować działanie sieci i wszystkich podłączonych do niej systemów komputerowych. Mechanizm takiego ataku polega na obciążeniu sieci sztucznie wygenerowanymi zapytaniami z wielu komputerów. Po tym jak Rosjanie wielokrotnie przeprowadzili ataki rakietowe na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, Pentagon wyraził, cytuję, milczące poparcie dla ukraińskich ataków dronami daleko w głąb terytorium Rosji, podał dziennik brytyjski The Times. W tym tygodniu ukraińskie wojsko udowodniło, że jest w stanie przeprowadzić ataki daleko w głąb rosyjskiego terytorium bez udziału zachodniego sprzętu. Najpierw w poniedziałek doszło do dwóch niemal jednoczesnych eksplozji na lotniskach wojskowych pod Riazaniem i Engelsem. O dzień później w bazie wojskowej w Kursku wybuchł pożar. Według lokalnych władz był on następstwem ataku drona. I tu najprawdopodobniej chodzi o małego drona, który był użyty przez jednostki dywersyjne lub dywersyjno-rozpoznawcze Armii Ukraińskiej przebywające w tamtym rejonie. Odkąd w październiku Rosjanie zaczęli przeprowadzać codzienne ataki na ludność cywilną Ukrainy, Pentagon zrewidował swoją ocenę zagrożeń wynikających z wojny w Ukrainie. Obejmuje ona przede wszystkim kwestię tego, czy dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę mogą doprowadzić do konfrontacji militarnej między Rosją a NATO. Waszyngton, zdaniem The Times, ma teraz bardziej skłonny do przekazania i, e, Ukraińcom broni dalekiego zasięgu stanowisko. Stanowi to znaczący postęp w trwającej już prawie 10 miesięcy wojnie. Nadal korzystamy z tych samych kalkulacji dotyczących eskalacji, ale strach przed nią zmienił się w porównaniu z początkową fazą wojny, powiedział dziennikowi amerykański urzędnik do spraw obronności, pragnący zachować anonimowość. Teraz jest inaczej. To dlatego, że rachunek zmienił się na skutek cierpienia i brutalności, jakim Ukraińcy są poddawani ze strony Rosjan, dodał. Zdaniem The Times, Waszyngton jest teraz mniej zaniepokojony tym, że podjęte przez Ukraińców ataki daleko w głąb terytorium Rosji doprowadzą do dramatycznej eskalacji konfliktu. Wcześniej Pentagon wyrażał stanowisko, że Kreml może w odwecie dokonać uderzenia na Ukrainę taktyczną bronią jądrową albo zaatakuje sąsiednie kraje NATO. Nikt nie mówi Ukraińcom, by nie atakowali Rosjan. Waszyngton nie chce, by powszechnie uznano, że daje zielone światło władzom w Kijowie na przeprowadzanie ataków na terytorium Rosji. Stanowisko USA zostało w tym tygodniu określone przez sekretarza stanu, stanu Antoniego Blinkena, który powiedział, że ani nie, nie zachęcaliśmy, ani nie umożliwiliśmy ukraińskich ataków wewnątrz Rosji. Cytowane przez The Times amerykańskie źródło twierdzi, że nikt nie mówi Ukraińcom, by nie atakowali Rosjan w Rosji lub na Krymie. Nie możemy im mówić, co mają robić. To od nich zależy, jak wykorzystają swoją broń. Ale kiedy używają dostarczonej przez nas broni, jedyną rzeczą, na którą nalegamy, jest przestrzeganie przez ukraińskie wojsko międzynarodowego prawa wojennego i konwencji genewskich, powiedział urzędnik. Są to jedyne ograniczenia zakazujące ataków na rosyjskie rodziny i zabójstwa. Nasza perspektywa jest taka, że Ukraina ich przestrzega, dodał. Pentagon konsekwentnie odmawia składania jakichkolwiek publicznych oświadczeń w sprawie niedawnych ataków. Kijów do tej pory nie przyznał się do uderzeń na rosyjskie bazy wojskowe daleko za linią frontu, ale przekaz nieoficjalny jest wielce obiecujący. Nie ma już bezpiecznych miejsc. To słowa. Które zawarł w swoim portalu Financial Times, i został ten materiał opublikowany, w którym zacytowano wypowiedź ukraińskiego urzędnika do spraw obronności. Jego zdaniem, przeprowadzone w tym tygodniu ataki dronów na lotniska wojskowe pod Riazaniem i Engelsem, są częścią nowej taktyki, mającej na celu zakłócenie planowania działań wojennych przez siły rosyjskie i wstrząśnięcie opinią publiczną, by zrozumiała, że nie ma już bezpiecznych miejsc. Nie mamy ograniczeń co do odległości i wkrótce będziemy w stanie sięgnąć wszystkich celów w Rosji, w tym na Syberii, powiedział przedstawiciel resortu obronności Ukrainy. Prawo i sprawiedliwość chce wprowadzić ustawę o obowiązkowym chipowaniu psów, zapowiedział w niedzielę wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Jak wskazywał, problem bezdomności psów jest widoczny szczególnie na obszarach wiejskich. Szef resortu rolnictwa odniósł się także do kontroli stanu zwierząt prowadzonym przez organizacje i stowarzyszenia. W niedzielę w miejscowości przysłucha w województwie mazowieckim odbyło się zgromadzenie polskiej wsi. Wicepremier Henryk Kowalczyk w trakcie swojego wystąpienia przedstawił kierunki rozwoju rolnictwa. Mówił też o planowanych zmianach w przepisach. Chcemy zadbać o zwierzęta inne, które nam towarzyszą, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie bardzo mocno doskwiera bezdomność psów. Niektórzy niestety porzucają te psy, zwrócił uwagę Henryk Kowalczyk. Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązkowym chipowaniu psów w bazie, tak żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje, a nie tylko jak mu jest to miłe i wygodne, gdy je trzyma. A jak nie, to wyrzuca gdziekolwiek, podkreślił wicepremier. Ostateczny kształt tego rozwiązania ma zostać wypracowany we współpracy z samorządami. Mam nadzieję, że we współpracy z samorządami, bo samorządy najlepiej wiedzą, jaki jest z tym problem. Tego dokonamy, wskazał szef Ministerstwa Rolnictwa. Szef ministerstwa odniósł się też do sytuacji odbierania zwierząt przez różne inspekcje pod pretekstem złego traktowania lub złego stanu. Skończymy z tym. Takie wejście do gospodarstwa będą miały tylko państwowe inspekcje, w tym przypadku jest to inspekcja weterynaryjna, a nie inspekcje, które się czasami nazywają tylko inspekcjami, podkreślił. Wiem, że takie odebranie zwierząt wiąże się potem z narzuceniem opłat, np. Na kilkudziesięciu tysięcy złotych, co nie ma nic porównywalnego z wartością tych zwierząt. Skończymy z tym tylko i wyłącznie weterynaria będzie miała takie uprawnienia, podsumował Henryk Kowalczyk. To niejedyne rozwiązania zapowiedziane przez Ministerstwo Rolnictwa podczas niedzielnego spotkania w przysusze. Rząd planuje zwiększenie stawki dopłat dla rolników za paliwo rolnicze oraz rozszerzenie dopłat na producentów i hodowców trzody chlewnej. Chcemy do tych limitów dołożyć producentów i hodowców trzody chlewnej, bo tam też jest paliwo potrzebne, powiedział Kowalczyk. Na przyszły rok zaproponujemy zwiększenie limitów dopłat do paliwa dla producentów tejże trzody. Zwiększenie stawki z 1 zł do 1,20 zł do litra paliwa. To będzie podniesienie o 20%, zauważył szef resortu. Kowalczyk zaznaczył, że dopłaty do zakupu paliwa rolniczego w ramach pomocy z budżetu państwa. Zostały wprowadzone przez PiS w roku 2006. Wicepremier podczas swojego wystąpienia zapewnił też pszczelarzy, że zostaną zwiększone dopłaty do każdej rodziny pszczelej dwuipółkrotnie, czyli z 20 do 50 zł. Zapowiedział też środki finansowe na zakup sprzętu, leków, na sprzęt do przewożenia uli. Te środki też będą zapewnione w ramach wspólnej polityki rolnej, tłumaczy Henryk Kowalczyk. Czasami nie doceniamy roli pszczół. Jeśli by nie daj Boże, pszczoły wyginęły, nie zadbalibyśmy o to należycie, mielibyśmy ogromne straty w środowisku, ale i w rolnictwie, również przekonywał minister. Wicepremier poruszył też temat emerytur rolniczych. Od 15 czerwca obowiązuje ustawa, która umożliwia rolnikom przechodzenie na pełną emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Tak jak emeryci w systemie zusowskim mogą pracować na emeryturze, wskazywał szef ministerstwa. Jest jeszcze jedna nierozkonałość, którą chcemy naprawić. To jest system waloryzacji emerytur, który jest rozbieżny z systemem emerytalnym w ZUS. Tak, jest przygotowana ustawa. Ten system chcemy wyrównać. Chcemy, aby emerytury w ZUS-ie i w Krusie przy waloryzacji, przy innych systemach były traktowane jednakowo. To jest ta konieczność wyrównywania szans, powiedział Kowalczyk. Szef resortu rolnictwa podkreślił też rolę odnawialnych źródeł energii dla rozwoju terenów wiejskich. To jest po pierwsze bezpieczeństwo energetyczne, rozproszone źródła energii. Po drugie, OZE są nieobarczone opłatami emisyjnymi. I po trzecie, to są dodatkowe źródła dochodów w rolnictwie, co jest też bardzo istotne. Wicepremier wskazał, że źródłem finansowania rozwoju OZE na terenach wiejskich. Mogą być pieniądze przekazywane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeznaczone m.in. na inwestycje w fotowoltanikę, magazyny energii czy biogazownie. Mam nadzieję, że wieś wykorzysta tę szanse, aby energię odnawialną produkować, która da bezpieczeństwo energetyczne Polakom, a dodatkowy dochód zapewni rolnikom, podkreślił Kowalczyk. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówił też o kluczowym znaczeniu dotacji dla przetwórstwa rolniczego, po to, żeby rolnik miał szansę na przetworzenie swoich produktów rolnych, po to, żeby mógł je sprzedać, zarobić i wartość dodaną pozostawić u siebie. Te dotacje do przetwórstwa realizujemy m.in. w ramach KPO, który został 17 czerwca zatwierdzony, i tak jak wielu przedstawicieli opozycji twierdzi, że my nie mamy tego planu, to tak, my, w sensie PIS, takowy plan. Formalnie jest on zatwierdzony, robimy nabory w ramach KPO, jest on i działamy, powiedział wicepremier. Jak przekazał, już w tej chwili napłynęło około 50 tysięcy wniosków, głównie na wymianę pokryć dachowych, chcemy odstąpić od tego azbestu i przyspieszyć tę wymianę. Są to też między innymi środki finansowe na przetwórstwo, w tym przetwórstwo rolne, dla rolników, ale też przetwórstwo dla małych i średnich firm, poinformował. Te małe i średnie firmy potrzebują wzmocnienia, potrzebują, aby polski kapitał gospodarował tymi przetworzonymi produktami, aby rolnicy nie byli wykorzystywani przez pośredników. Stąd bardzo intensywnie pracujemy nad wzmocnieniem przetwórstwa, jeśli chodzi o ramy KPO, tłumaczył minister. Wicepremier dodał, że środki w ramach KPO są też kierowane na inne działania, w tym na przykład pomoc dla producentów chmielu, a także dla organizacji pożytku publicznego. I centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Unia Europejska wskazała w czwartek, że zmusi firmy kryptowalutowe do zgłaszania organom podatkowym posiadanych przez nich europejskich użytkowników. Proponowana ósma dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej była wcześniej zgłaszana przez Coindesk i może mieć daleko idące konsekwencje w tym zmuszenie firm spoza Unii Europejskiej do rejestracji w tamtejszych jednostkach podatkowych. W oświadczeniu unijny komisarz do spraw podatków Paolo Gentiloni powiedział: Anonimowość oznacza, że wielu użytkowników kryptoaktywów osiągających znaczne zyski znajduje się pod radarem krajowych organów podatkowych. To nie jest do zaakceptowania. Egzekwowanie środków nie zostało całkowicie wyjaśnione, ponieważ branża kryptowalut ma różne podmioty i podmioty rezydujące w różnych jurysdykcjach, w tym niektóre, które twierdzą, że nie mają bazy operacyjnej. Poza tym należy obawiać się pułapki danych użytkowników, którzy tworzą rejestry zasobów użytkowników. Często akcje na scentralizowanych giełdach, które same w sobie są niebezpieczne, są łączone z wrażliwymi informacjami identyfikującymi użytkowników, które mogą potencjalnie zostać wykorzystane przez przestępców do kojarzenia ludzi i ich zasobów. Były różne przypadki udokumentowanych wycieków danych w branży kryptowalut i poza nią. I to są po prostu te, które wypływają na powierzchnię. Zmuszanie firm do udostępniania europejskim organom podatkowym, w tym firmom mającym siedzibę poza Unią Europejską. Po raz kolejny zmusza firmy do gromadzenia dużej ilości danych ujawniających zasoby użytkowników, a następnie przekazywania ich organom podatkowym w Europie, którym muszą ufać, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Wyrażono również obawy, że może to mieć konsekwencje dla unijnego rozporządzenia w sprawie rynków aktywów kryptograficznych, Mika, które jest pierwszym wszechstronnym wysiłkiem mającym na celu rozwiązanie problemów kryptoaktywów i wprowadza zasady zawarte w MIFID na dożyciach na rynku i rozporządzeniu w sprawie prospektu emisyjnego do branży kryptoaktywów, według International Financial Law Review IFLR. European Crypto Initiative wydała oświadczenie wskazujące, że obawia się, że będzie miała zastosowanie do znacznie szerszego zakresu podmiotów zobowiązanych i osób fizycznych niż MIKA. Unia Europejska stwierdziła, że wierzy, że posunięcie to może wygenerować nawet 2,5 miliarda dolarów, czyli 2,4 miliarda euro dzięki wprowadzeniu dyrektywy, oczywiście jeśli chodzi o podatki na rzecz i na korzyść podmiotów unijnych. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin w piątkowych komentarzach odniósł się do stanu ogromnego rosyjskiego arsenału nuklearnego, tego deklarowanego, mówiąc, że prezydent Władimir Putin jest w trakcie podejmowania modernizacji i rozbudowy swoich zdolności nuklearnych. Następnie powtórzył oskarżenie, które ostatnio padało od zachodnich urzędników, że Putin grozi arsenałem nuklearnym pomimo nalegań Kremla że krytycy błędnie interpretują uwagi rosyjskiego przywódcy, w tym ostatnie, które pojawiły się kilka dni temu. Austin powiedział na inauguracji nowego szefa Dowództwa Strategicznego Stanów Zjednoczonych, Stratcom, Antonego Kotona, że nawet walcząc o realizację swoich celów wojskowych na Ukrainie, Rosja modernizuje i rozbudowuje swój arsenał nuklearny. A gdy Kreml kontynuuje swoją okrutną i niesprowokowaną wojnę z wyboru przeciwko Ukrainie, Cały świat widział, jak Putin angażuje się w głęboko nieodpowiedzialne pobrzękiwanie szablą nuklearną, powiedział sekretarz. Więc nie popełnijcie błędu. Mocarstwa nuklearne ponoszą głęboką odpowiedzialność za unikanie prowokacyjnych zachowań i zmniejszanie ryzyka proliferacji oraz za zapobieganie eskalacji i wojnie nuklearnej, podkreślił. Szef Pentagonu okrzyknął stratkom. Jako zapewniające ostateczną ochronę przed atakami na Stany Zjednoczone i sojuszników, biorąc pod uwagę, że jego główną misją jest strategiczne odstraszanie nuklearne i nadzorowanie globalnych uderzeń. Austin wydawał się odpowiadać na ostatnie uwagi Putina skierowane do prasy kilka dni temu, w których po raz kolejny odniósł się do zagrożenia wojną nuklearną, która, jak powiedział, rośnie w związku z sytuacją na Ukrainie. Putin skorzystał z okazji, aby ponownie przedstawić swoją obronną doktrynę nuklearną Rosji, podkreślając, że użycie broni jądrowej będzie uważane za odpowiedź na atak na terytorium Rosji. Jednocześnie oświadczając, że jest gotów bronić terytorium Rosji przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Według tłumaczenia z uwag Putina w Sky News, cytuję: Nie rozmawialiśmy o użyciu broni jądrowej. Następnie powiedział: Rosja nie oszalała. Dalej. Mamy najbardziej zaawansowaną broń, ale nie chcemy nią machać. I nie oszaleliśmy, powiedział Putin, dodając, że Moskwa rozmieści swój arsenał nuklearny, największy na świecie, tylko w przypadku ataku nuklearnego na Rosję. Pomimo nacisku wypowiedzi Putina, zmierzającego faktycznie w kierunku stanowczego twierdzenia, że Rosja nie chce użyć broni nuklearnej, był on szeroko oskarżany w zachodniej prasie i wśród urzędników o stwarzanie groźby. Syndromu groźby nuklearnej. I nie był to pierwszy raz, kiedy jego słowa zostały odwrotnie zinterpretowane i prawdopodobnie nie będą ostatnimi. Liczące 2 miliony lat DNA z północnej Grenlandii cofnęło zapis genetyczny o miliony lat do czasów, gdy region arktyczny był o 50-65 stopni Celsjusza cieplejszy i był domem dla obfitej fauny i flory, w tym mastodontów, lemingów i gęsi, donosi The Guardian. Według naukowców z University of Cambridge i University of Copenhagen, na północnym półwyspie Grenlandii, który obecnie jest pustynią polarną, znajdowały się niegdyś borealne lasy topolowe i brzozowe, w których roiło się od dzikich zwierząt. Wreszcie został otwarty nowy rozdział obejmujący 1 milion dodatkowych lat historii. I po raz pierwszy możemy bezpośrednio przyjrzeć się DNA dawnego ekosystemu tak odległego w czasie, powiedział profesor S.K. Wielersliff, dodając, DNA może szybko ulegają degradacji, ale pokazaliśmy, że w odpowiednich okolicznościach możemy teraz cofnąć się w czasie dalej niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Wielersliff dodał, że podobne techniki mogą kiedyś zostać wykorzystane do odkrycia wglądów pierwszych ludzi i ich przodków. Profesor Willerslew i współpracownicy pracowali nad projektem przez 16 lat, co zaowocowało sekwencjonowaniem i identyfikacją DNA 41 próbek znalezionych w glinie i kwarcu. Starożytne próbki DNA znaleziono zakopane głęboko w formacji Cap Copenhavn, osadzie o grubości prawie 100 metrów, który gromadził się przez ponad 20 tysięcy lat. Osad ukryty w ujściu fiordu na Oceanie Arktycznym, w najbardziej wysuniętym na północ punkcie Grenlandii, został ostatecznie zachowany w lodzie lub wiecznej zmarzlinie i leżał nietknięty przez ludzi przez 2 miliony lat. Ekstrakcja i analiza DNA były żmudnym procesem, który obejmował składanie razem maleńkich fragmentów materiału genetycznego, które najpierw trzeba było oddzielić od osadów gliny i kwarcu. Dopiero pojawienie się nowej generacji technik sekwencjonowania DNA. Umożliwiło naukowcom identyfikację i składanie bardzo małych i uszkodzonych fragmentów DNA poprzez odwoływanie się do obszernych bibliotek DNA zebranych od współczesnych zwierząt, roślin i mikroorganizmów. Kiedy naukowcy poskładali fragmenty, wyłonił się obraz lasów rojących się od reniferów, królików, lemingów i mastodontów, z których te ostatnie występowały wcześniej tylko w Ameryce Północnej i Środkowej. Nie znaleziono żadnych drapieżników. Najprawdopodobniej dlatego, że były one mniej, było ich mniej. Jednak naukowcy spekulowali, że prawdopodobnie istniały starożytne tygrysy szablozębne, wilki lub niedźwiedzie. Nie wiemy, co tam było, ale prawdopodobnie coś, co zjadało mastodonty i renifery powiedzieli autorzy. Dodając, że zachęcające jest to, że gatunki te były w stanie rozwijać się tak daleko na północ w regionie, który nadal byłby pogrążony w ciemności przez większą część zimy. Ze względu na swoje położenie, dane sugerują, że więcej gatunków może ewoluować i przystosować się do bardzo różnych temperatur niż wcześniej sądzono. Powiedział dr Mikkel Pedersen z Lundbeck Foundation Geogenetics Center na Uniwersytecie w Kopenhadze i współautor prac. Prognoza pogody. Zgodnie z naszymi prognozami z poprzedniego odcinka KPI, w połowie tygodnia wystąpiły lokalne oblodzenia i niewielkie opady śniegu. Następnie niż nazwany Brygida w połączeniu z powietrzem z nadmorza północnego oraz efektem kondensacji wody atmosferycznej pod wpływem wiatru słonecznego z dziury koronalnej wywołał obfite opady śniegu. Niestety IMGW nie uwzględnia pogody kosmicznej i oddziaływania słońca na pogodę na Ziemi. IMGW w niedzielę 11 grudnia wydało ostrzeżenia o stanach alarmowych pierwszego i drugiego stopnia dla wielu regionów w całym kraju. Jak co roku zima tradycyjnie zaskoczyła drogowców. W Warszawie na drogi wyjechało 170 pługów śnieżnych i piaskarek. Jednak była to niewystarczająca ilość do opanowania sytuacji na drogach. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik przekazał, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wysłało na drogi stolicy Małopolski 209 jednostek, w tym 56 dużych solarek. Doszło do kilkudziesięciu kolizji i wypadków. Departament Ruchu Drogowego podaje o pracy 2400 maszyn odśnieżających w skali kraju. Pociągi są opóźnione zarówno na trasach lokalnych, jak i dalekobieżnych. Sparaliżowana została komunikacja podmiejska w stolicy. Opóźnienia dochodzą do dwóch godzin w przypadku linii dalekobieżnych. Należy spodziewać się także opóźnień przekierowanych lotów i odwołań na wszystkich lotniskach w kraju. Przez trudne warunki pogodowe do części odbiorców nie dociera prąd. Te problemy dotyczą głównie Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Podkarpacia. Na Podkarpaciu 6 tysięcy odbiorców pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej, jak poinformował Łukasz Boczar z rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja uszkodzonych jest 18 linii średniego napięcia oraz blisko 190 stacji transformatorowych. Strażacy kilkakrotnie musieli użyczać też swoich agregatów prądotwórczych, by mogły działać urządzenia niezbędne do podtrzymywania życia chorych przebywających w domach. W, w Rudołowicach, w powiecie Jarosławskim, strażacy pomagali zabezpieczyć fragment dachu domu mieszkalnego, który runął pod naporem śniegu. Świeżo spadły, wilgotny śnieg powoduje obciążanie konarów drzew, które kładąc się na liniach energetycznych, powodują awarie. Na terenie trzech powiatów. Staszowski, Opatowski i Sandomierski. Około godziny 14.00 bez prądu pozostawało 3000 odbiorców. Uszkodzonych było 8 odcinków linii średniego napięcia. Najwięcej odbiorców bez prądu jest w okolicach Staszowa i w powiecie opatowskim. Służby pracują na okrągło, aby usunąć te awarie, zapewnił Łukasz Boczar, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Rzeszów. Na pozostałym obszarze regionu bez prądu było w tym czasie 1000 odbiorców. Najwięcej awarii jest w okolicach Buska Zdroju, ale nie mają one charakteru masowego. Sytuacja poprawia się, bo rano bez prądu było około 2000 odbiorców. Powiedziała Ewa Wiatr, rzeczniczka prasowa PGE, dystrybucja Skarżysko. Podkarpackie przedsiębiorstwa energetyczne podały około godziny 15 w niedzielę, że 6000 odbiorców w regionie pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej. Na Lubelszczyźnie w szczytowym momencie prądu nie miało około 3000 odbiorców. Awarie na bieżąco są usuwane. Energetycy twierdzą, że awarie uda się szybko usunąć. W tej chwili najwięcej odbiorców bez prądu jest w okolicach Garbowa, Lubartowa i Radzenia Podlaskiego. W związku z opadami śniegu w Małopolsce tylko do południa strażacy interweniowali ponad 50 razy. Wyjeżdżali głównie do połamanych drzew i konarów oraz wypadków. W Rudołowicach koło Jarosławia strażacy pomagali zabezpieczyć. Fragment dachu, który zawalił się najprawdopodobniej w konsekwencji naporu śniegu. Apelujemy, aby sprawdzić grubość pokrywy śnieżnej na budynkach wielkopowierzchniowych, czyli hipermarketach, magazynach, halach. Konstrukcje mogą nie być przygotowane na tak duże, dodatkowe obciążenie i może dojść do katastrofy budowlanej, podkreślił rzecznik. Pogoda kosmiczna zapowiada się pozytywnie. Od poniedziałku zarówno osłabnie wpływ wiatru słonecznego z dziury koronalnej, polepszając biomet i kończąc intensywne opady śniegu, jak i niewielkie flarowanie w granicach kategorii C, które przyniesie dobrą propagację radiową i pozytywne samopoczucie u osób wrażliwych na biomet. Od poniedziałku pogoda ustabilizuje się, tak jak zapowiadaliśmy, w wyniku migracji i osłabnięcia niżu Brygida na północny wschód. Po dwóch dniach względnie spokojnej aury i lekkiego mrozu, Zimne arktyczne powietrze z nad Skandynawii spowoduje obniżenie temperatury w połowie tygodnia do około minus 5 stopni Celsjusza na zachodzie kraju do minus 8 stopni Celsjusza na wschodzie, a w nocy wystąpić mogą silne mrozy nawet do minus 15 stopni Celsjusza. Pod koniec przyszłego weekendu prawdopodobnie nastąpi poprawa pogody i ocieplenie w związku z osłabnięciem arktycznego wyżu, ale prognoza może ulec zmianie na skutek nieprzewidywalnej aktywności elektromagnetycznej słońca. Na tym chciałem zakończyć KPI numer 4. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania i subskrybowania mojego kanału. Dodawania rady z reklamami oraz zachęcam do wspierania mojego kanału poprzez YouTubea, BuyCoffee i Patronite. A wszystkim moim patronom serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, wszem i wobec, kłania się, Kapitan Lisowski. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.